Witam was bardzo serdecznie, Edwardzie i Halino, witam na kolejnym odcineczku Karolka. Tym razem będziemy reagować na najlepsze animacje na świecie, czyli już część druga, pierwsza część, nie mam pojęcia jak się przyjęła, bo nagrywam pod rząd, więc mam nadzieję, że te filmy przyjmą się bardzo dobrze. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i napiszcie hashtag animacja 2, dzisiaj wyjątkowo animacja 2, a później wymyślimy jakiś inny hashtag w kolejnych odcineczkach z tego podobnych typu rzeczy. Jak już zostawicie hashtag, słyszycie moją córkę? Muszę być trochę ciszej, bo tam się wykupia. Jak już zostawicie łapeczkę w górę i hashtag animacja 2, to zapraszam was na kolejny odcinek Edwardzie i Halino. Bawcie się dobrze, trzymajcie kciuki, bo już jakoś na początek nowego roku ścinam włosy, także będzie zabawnie. Zostawiłeś łapeczkę? Napisałeś hashtag? Zacznijmy. Dobra, będę głośniej. Gdzieś we Włoszech. Pięciominutowy film gdzieś we Włoszech? O nie, czyli to będzie rozwinięcie Mamma Mia Marcello? Chyba tak i mam nadzieję, że to się Lichtensteinowi również udało. No nie, znowu trzymanie tego deala. Marcello! Marcello. What is it? What is it? What are you doing? Holding a pistol. Mamma Mia! Mamma Mia Marcello! Mamma Mia jest genialne, faktycznie genialne i włoskie. Mamma Mia Marcello! A już mam łzy w oczach. Nie tak się trzyma pistolet. Alberto. Aha, no jeszcze tak. Come look at Marcello. Chodź, spójrz na Marcello, jeszcze tak się trzyma pistolet. Z karabinami, okej. Okay. Mamma mia, to jest genialne, po prostu. Mamma mia! No Lichtenstein jest kozakiem. I co? A teraz z kałachem, czyli będzie trzymał Marcello. Rzeczy, które przynosi Alberto. What is it? What is it? What are you doing? What is it? A rifle. Mamma mia, Marcello, to jest po prostu rifle. Jak? Na paluszku. Ty, jesteś na rifle. Aha! Marcello. Chwila! Alberto, bo chodzi o to, że Włosi zawsze mamma mia, że tak wiecie, jak Makłowicz, jak wtedy ci Sowiankę Perlasz reklamował, to o to chodzi z tym, że tak się trzyma karabin, że Włosi po prostu są, słyną z tego mamma mia i na tym trzymają. Dobra, wszystko wiem już. Ty, jesteś na rifle. Alberto! Alberto. Come look at Marcello. Z czym Alberto przybiegnie? Z bazukami. Spojrzyj, mamma mia pewnie. Mamma mia! Wściekły wymachuje bazukami. Dobra, ma bazukę? Ma bazukę. Z czym Alberto przybiegnie? Marcello! What are you doing? What is it? What is it? What are you doing? What are you doing? Holding a bazooka. Mamma mia. Mamma mia, Marcello, that's what I hold a bazooka. Geniusz. Geniusz. Albo... A. Jezu, jakie to jest głupie, jakie ma sklejone paluchy. O, nie. O, spojrzy na niego. Szybciej. Alberto, popłakałem się, naprawdę. Jeszcze kucnął, żeby mógł przejść. Spojrzy na to. Mamma mia. Po prostu nie mogę. O, jest Marcello w tank szteli. W tanku. What is it? What are you doing? Using a tank! Używam czołgu. Mamma mia, Marcello, that's what I use a tank! What do you mean? Alberto! O, od razu! Look at Marcello! Od razu, nawet nie pokazał mu jak się używa czołgu, tylko... Co to jest, Titanic? Jakiś tankowiec w każdym razie. Trzyma to oczywiście na mamma mia. Nie. To, czy to jest koniec? Czy można tu wymyślić coś jeszcze? Czy można wymyślić coś jeszcze naprawdę? Skąd? Skąd? Na łódce, dobrze. Dźwięk łódki. Marcello. What is it? What is it? Pierdziele. What are you doing? Using a battleship. Używ okrętu wojennego. Marcello, that's what I use a battleship. What do you mean? Czyli Włosi stereotypowo mają zawsze coś do powiedzenia. Co byś nie zrobił? Alberto, z czym? Jest coś większego? Czy jest coś większego od tankowca? Okrętu wojennego, no wygląda jak tankowiec. Znaczy taki do lądowania też samolotów przy okazji. Ma Alberto, czy podłoga to lawa? Co się dzieje? On tam trzyma! On tam trzyma słońce! Holy shit! Holy shit! Jest Włochy, oczywiście Włochy na pierwszym miejscu. But, piękny kozak przeznaczenia, włoski. Pokaż te słońce, jest i echo. Echo, echo. Lichtenstein, jesteś kozakiem, ja się popłakałem. 17 sierpnia to dodane, czyli niedawno. Czy będzie mamma mia? Mamma mia! Brawo, naprawdę brawo. Lichtenstein. Błagam, zrób coś o Polsce, proszę cię, nawet napisz do mnie Road to me, I give you some information about Polish people.
Liechtenstein, come on! Bracie, to jest genialne. Ja płaczę, bo jestem popłakany. Tak jak mówiliście, normalnie weszczelnie się popłakałem. Kolejny film od Liechtensteina, gdyby Fortnite był realistyczny. Okej, okay. No i co? Jest i Lama, jest cała ekipa. To, że nie gram w Fortnite na odcinkach i na live'ach, to nie znaczy, że nie gram w Fortnite. Ale znacznie bardziej wolę inne gry. Między innymi Apex jest dla mnie lepszą grą. Chociaż jeszcze Liechtenstein nie przygotował animacji z Apexa. No w każdym razie, lecą sobie wszyscy tutaj z wszystkimi skinami za niemałe pieniądze. Zaraz będą prawdopodobnie wyskakiwać. Dzień dobry, dzień dobry. Ten jaki autobus ma. Hej, niedługo co, będą psy w Fortnite'cie, czy już są? Jestem podekscytowany dzisiejszym dniem. Pierwszy dzień w Fortnite, czyli noob! Jesteś noobem! No dobrze, kiedy będzie wyskok? Jeszcze lecimy, nie ma żadnych dźwięków. Halo, halo! Dziękuję, kierowco? O, kierowca chyba się jakby... Ale to oni mieli skakać! Mamma mia! Alberto! Co ja zrobiłem? Przecież podziękował kierowcy, czyli jest pierwszą osobą, która podziękowała kierowcy. Pewnie kierowca powiedział sobie, że jeżeli jakaś osoba mi podziękuje za to, że ciągle ich wożę, to będzie koniec. Kim jest John i co on tu robi? Reakcja na obcięte włosy w Fortnite! Ty obciąłeś teraz, John, a ja obcinam już niedługo, bo jakoś 1 września, może przed, może po, także obserwujcie, bo niedługo faktycznie to obcięcie włosów będzie. No zostało może 2 tygodnie. Dla was to jest bardzo łatwe. Kiedy obetniesz włosy? Same takie komentarze. A ja jestem posrany po pachy, bo się boję, bo nigdy nie miałem krótkich włosów. Całe życie miałem długie włosy, także wyobraźcie sobie, że to będzie naprawdę dla mnie duże przeżycie. Ale warto chyba zaryzykować, co? W każdym razie około 1 września, jakoś na początek roku szkolnego, albo troszeczkę przed, albo troszeczkę po, będą obcięte te włosy, także trzymajcie kciuki i dajcie już spokój z tymi komentarzami. I tak będą. Wyglądasz strasznie. Czy ja wiem? Wyglądasz jak... Bardzo dziwnie. A mi się wydaje, że spoko jest. Ta szrama jeszcze tutaj daje mu takiego kolorytu twarzy, wiecie o co chodzi. Wyglądasz świetnie, John. Okej, okay, mam nadzieję, że też tak będę wyglądał. Dobrze w każdym razie. Rozwalamy to całe miejsce, zbieramy materiały. A potem zabijamy tych skurczybyków. Dobra, chodźmy. Czy zrobię z tego jakiś warsztat? Gotowe. Mam wszystko. Co? Do plecaka to ładuj, co? Slotów nie masz? Tak. Nani? Okej. Agresywny ten film bardzo. Bardzo agresywny. Ale to jest Fortnite w prawdziwym życiu. Przestali. O, jednak nie przestali. Budowanie. Czy był zrzut? To brzmiało jak zrzut. Czemu? Czemu dalej wali? Dlatego Fortnite w prawdziwym życiu nie budowali się metalem, tylko drewnem. No słuchajcie, pocisk pędzący z prędkością światła, czy tam z prędkością wylotowo-pociskową, no przez drewno, rozumiecie. Bardzo zły pomysł. Ale w prawdziwym życiu, jesteśmy gdzieś w barze, czuję się strasznie słaby i zmęczony chłopie. Jakiś potka będzie jakaś? Jasne, co on ma, jabłko przy sobie? Nie, jakąś poteczkę. Spróbuj. To się nie dzieje. Kto w tych czasach jeździ skuterem z rozpieprzonym tłumikiem? Kiedyś się wsadzało plastikowe butelki w rower, żeby był fajny dźwięk, ale teraz... Przecież on już jest 6 km ode mnie, dalej go słychać, nie zamknę okna. Dobra, dawaj potkę z Fortnite tutaj, okej. Okay. To jest wysio sok z gumi jagód. Siorb. Doda ci pancerz. Po prostu to wypij. You have something more? Masz tego więcej? Bud Blue, bliet. Niebieska wódka. Nie no, Liechtenstein kozek. Co tam się stało? Nie, ta gra jest przyjazna dla dzieci. O Jezu, to jest takie wytykanie błędów Fortnite'owi. Niby przyjazna dla dzieci. No, przyjazna dla dzieci, a tu proszę.
We've known each other for a long time, and I think it's time for you to be comfortable around us without having your mask on all the time. We'd be really glad. Nie ściągaj maski. To jest tak, jakby Hudetto miał pod czapką i ty to pokażesz teraz. Nie ściągaj. Yeah. Don't do that. Finally see her face, man. Don't do that. Plichu, bardzo ci dziękuję za napisy. Dość wulgarne, ale prawdziwe. Bo w większości na tym to polegało, żeby pokazać, też wytyczyć troszeczkę, znaczy pokazać trochę błędów z Fortnite'a. No i w wypadku faktycznie tego kontentu family friendly, no tutaj jest trochę to przesadzone. Te tańce, rozumiecie, te skiny. No jakby nie gram w Fortnite, bo jestem za młody. No i co, moi drodzy, tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Liechtenstein jest naprawdę kozakiem. Liechtenstein, błagam cię, jak kumpel kumpla, mów po polsku. Marcello Liechtensteinu, zrób więcej animacji i błagam cię, żeby uczestniczyli w nich Polacy. Jak nie wiesz, nie znasz stereotypowo spraw Polaków, to pisz do mnie, ja ci na pewno wszystko opiszę. I tyle ode mnie, mistrzowskiego okieć. Pamiętajcie o hashtagu animacja2. 30 tysięcy łapeczek i piszę do Liechtensteina, żeby zrobił animację o Polsce. Także szybko bijajcie łapeczki i piszę do Liechtensteina. Tyle ode mnie, mistrzowskiego okieć. Na razie, mistrze!